W tym roku polska gospodarka spowalnia. W zeszłym roku wzrost PKB w Polsce wzrósł 5,1%. W tym roku oczekujemy, że będzie to 3,9%. Główne zagrożenia, jakie widzimy dla polskiej gospodarki, a tym samym także dla firm w Polsce, są czynniki płynące z rynków zagranicznych. Za granicą, zwłaszcza w strefie euro, oczekujemy w tym roku spowolnienia wzrostu gospodarczego. Warunki do prowadzenia biznesu dla naszych eksporterów już nie będą tak sprzyjające, ale nie tylko dla naszych eksporterów, także dla innych firm zaangażowanych w tak zwane globalne łańcuchy dostaw, globalne łańcuchy wartości, czyli tam, gdzie polskie firmy dostarczają półprodukty, komponenty do dalszej produkcji. Takim przykładem jest chociażby branża motoryzacyjna. Tu widzimy rosnące zagrożenia. Do tych zagrożeń należy zaliczyć trudniejsze relacje handlowe na linii Stany Zjednoczone-Chiny, wzrost protekcjonizmu. Także bliżej nas w Europie wciąż bardzo duża niepewność, jeżeli chodzi o procedurę wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Także sytuacja gospodarcza we Włoszech. Włochy to jeden z największych krajów strefy euro. Czy też wymieniając inne przykłady, chociażby niedawny strajk tak zwanych żółtych kamizelek we Francji, to miało przełożenie na naszych eksporterów, a także pośrednio na naszą gospodarkę. W Polsce mamy dosyć stabilny czynnik konsumpcji gospodarstw domowych. Ten będzie wspierał naszych przedsiębiorców, zwłaszcza wprowadzenie tak zwanego pakietu fiskalnego, czyli rozszerzenie programu 500+ na pierwsze dziecko, niezależnie od kryterium dochodowego. To da Polakom dodatkowe dochody. One co prawda przełożą się w dosyć słabym stopniu na wzrost konsumpcji, ale jednak oczekujemy, że mniej więcej 0,1-0,2 punktu procentowego spowoduje to wzrostu gospodarczego w 2019 roku. Pomimo dosyć sprzyjającego otoczenia gospodarczego, jeżeli chodzi o sytuację wewnętrzną w naszym kraju, możemy tutaj niestety mówić o wielu wyzwaniach, jakie są przed polskimi przedsiębiorcami. Jest to chociażby sytuacja na rynku pracy, która jest co prawda korzystna, jeżeli weźmiemy pod uwagę popyt gospodarstw domowych, ale nie jest sprzyjająca pod względem rynku pracy, czyli zatrudniania pracowników. W Polsce mamy dosyć duże niedobory na rynku pracy. Ciężko przedsiębiorcom jest zapełnić wakaty, a dodatkowo mamy kolejny rok z rzędu rosnącą presję płacową, tym samym koszty dla przedsiębiorstw rosną, a możliwości do zwiększania marż są dosyć ograniczone, co jest między innymi spowodowane tym, że mamy dosyć dużą konkurencję w wielu branżach w Polsce. Sytuacja przedsiębiorstw odzwierciedla sytuacja płynnościowa, która nie jest wspaniała. W Polsce mamy nadal dosyć duże opóźnienia płatnicze pomiędzy kontrahentami w sektorze przedsiębiorstw i niektóre z tych firm są zmuszane ogłaszać upadłości bądź restrukturyzację biznesu. W zeszłym roku odnotowaliśmy wzrost upadłości restrukturyzacji o 10%. Podobnej dynamiki również oczekujemy w tym roku. Perspektywy dla polskiej gospodarki, a także wyzwania dla przedsiębiorstw w Polsce będą omawiane podczas konferencji Country Risk, która odbędzie się w Warszawie już 26 marca tego roku. Na konferencji ekonomiści, niezależni eksperci, a przede wszystkim przedsiębiorcy podzielą się z nami swoimi opiniami na temat tego, jak będzie wyglądała gospodarka oraz jak będzie prowadzony biznes w Polsce w 2019 roku.